to próbujemy. Boże, ten vlog, ten dzisiejszy odcinek miał być ogólnie o tym takim jesiennym stanie, bo nie będę ukrywał, mam ostatnio jakiegoś takiego doła twórczego i światopoglądowego, ja się tak utrzymuję od kilku dni i to jest związane z tym, że idzie jesień i tak się i tak będzie działo i pewnie wielu z was tak ma. Pogoda robi się coraz gorsza, ciśnienie jest coraz niższe, dni są coraz krótsze, noc jest coraz dłuższa i po prostu się nie chce nic. Tylko, że wiecie, za każdym razem, kiedy czujecie się jak gówno i chcecie zrobić film o tym, że czujecie się jak gówno, to właśnie to z tego wychodzi. Ale z drugiej strony nie ma sensu robić filmu o tym, że czujesz się jak gówno, tylko to zmienić. Dlatego postanowiłem, że wykorzystam jakoś te ostatnie dni takiego pogodowego lata, kiedy jeszcze było ciepło i można było wyjść na dwór i coś z tym zrobię. I zrobiłem. Patrzcie. Zamiast pierdolić o tym, jak jest mi źle, to ten odcinek chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy się choć trochę interesują fotografią, tak? Czy filmowaniem. Czy ogólnie optyką. Więc postanowiłem, że wyjdę na dwór i skorzystam z tych ostatnich dni tego umownego lata i postanowiłem nagrać coś fajnego. A że nie miałem pomysłu, co nagrać, to znalazłem pomysł, czym nagrać. To bydle to jest jakiś stary, mosiężny, no dobra, on nie jest mosiężny, ale jakiś stary, taki metalowy, bo to wszystko jest, to jest blacha, to nie jest plastik. Obiektyw, on jest kurewsko ciężki i w ogóle, jeżeli jesteście ciekawi, co to jest za cacko, to jest tu napisane, że jest to Carl Zeiss Jena. Może tu będzie lepiej widać. Widzicie? To jest, są moje usta i tak tyle widać, nie widać, widać, nie widać. No niezły wajer. I nie potrafię go zamontować do mojego aparatu. Ale na szczęście. I teraz taka kryptoreklama. Aparat ten Lumix GH4 posiada funkcję filmowania tak jakby w opcji bez obiektywu. I sporo musiałem się namęczyć, żeby coś z tego wyszło. No i na początku w ogóle mi nie szło i wszystko, co filmowałem, było rozmazane. Nieważne, jak daleko nie poszedłem, to gdzieś w ogóle mijałem ten punkt, w którym obraz może być ostry. Dopiero po jakiejś godzinie mordęgi z tym oto tu obiektywem zorientowałem się, że wina nie leży w odległości obiektu fotografowanego od obiektywu, a w odległości obiektywu od aparatu. I w ten sposób udało mi się wreszcie z niego coś wyciągnąć. I zobaczcie, co mi wyszło. Jak ta sama okolica wygląda okiem Lumixowego Vario, które jest kitowym obiektywem w tym zestawie, a jak wygląda tym Carlem Zeissem. O, dobrze powiedziałem. Clears his throat as if to speak. That's why I ran in fear of my life. Ten obraz jest tak miękki, do tego jeszcze to jest teleobiektyw. To jest zupełnie inne zastosowanie niż to, co mam tutaj. Tym można kręcić tak fajne rzeczy. Jest tylko jeden problem. To cholerstwo jest tak ciężkie, że nie wyobrażam sobie zamontowania go do aparatu, bo coś złamie.
Także jedyną opcją, którą będę mógł przemyśleć, to jest wiercenie się tutaj w ten gwint, zrobienie takiej podstawki, takiej, co będzie można ją przesuwać, wkręcenie się tu w ten gwint i wkręcenie się w gwint na spodzie aparatu. I może coś z tego wyjdzie, bo sami zresztą zobaczycie, że można zrobić z tego coś zajebistego. Uwierzcie, godzinne bawienie się z aparatem i wreszcie odkrycie, w jaki sposób wyostrzyć coś, i to jest trochę tak jak przygoda z tą fotografią od początku, jak bawienie się i odkrywanie na nowo fotografię, nie tylko celowanie aparatem i wciskanie guzików. To jest największa magia zawodu fotografa. Znaczy, ja nie jestem fotografem, ale jak ktoś jest fotografem, albo się tym pasjonował, albo chciał kręcić filmy, to jest to, o co chodzi w tej pasji. To jest zajebiste i to jest mega i jestem podjarany i mija mi ten dół jesienny. I w tym momencie właśnie chciałem jeszcze wrócić do tego tematu złego samopoczucia. Jeżeli ty jesteś w takim stanie, że lubisz coś robić, to nie musi być latanie jak debil z kamerą po mieście, ale jeżeli tworzysz muzykę, pasjonujesz się, nie wiem, ptakami, kwiatami, astronomią, znaczkami, czymkolwiek, znajdujesz się w tym takim dole, czujesz się jak, już mówiłem, jak gówno, brak ci takiej chęci do robienia czegokolwiek, ciężko ci się zabrać za cokolwiek, co mogłoby przynieść ci satysfakcję, zamiast tego marnujesz czas, wiedząc o tym, że go marnujesz i nie czerpiąc z tego żadnej przyjemności, tylko tak wpadasz w ten wir złego samopoczucia i lepiej byłoby, żebyś nie istniał. I nie mówię tu o jakiejś depresji, kurwa, chęci zabicia się, ale jest ten taki moment w życiu, kiedy myślisz, że zaprzestanie w ogóle istnienia i takie rozpłynięcie się w powietrzu byłoby najlepsze. Każdy może mieć taki gorszy okres i no nic wtedy tego nie zmieni i nikt tego nie zmieni, tylko ty. Jak nie wstaniesz i nie zaczniesz robić czegoś w kierunku, żeby czuć się lepiej, to się nie poczujesz. Masz złe samopoczucie, które napędza złe samopoczucie. Dlatego jeżeli nie wstaniesz i tego i nie zaczniesz robić czegokolwiek, to będzie nieciekawie. No nie wiem, może wyciągnę coś logicznego z tego wywodu. A tymczasem na sam koniec chciałem pokazać wam jeszcze trochę z tego, co udało mi się wyciągnąć. I zaczyna się u mnie teraz trochę zapierdalania, nie będę miał czasu na takie płakanie nad tym, że nie wiem co robić, nie chcę mi się nic robić, bo nie będę miał czasu na robienie czegokolwiek, ale sprzężenie tego obiektywu z aparatem to jest pierwsza rzecz, za którą bym się chciał zabrać, jeżeli chodzi właśnie o filmowanie. Jest jeszcze sporo rzeczy w ramach projektu Mikrofilm. Do tego dochodzi jeszcze praca, dochodzą jeszcze studia i dochodzi życie prywatne. Także no będzie ciężko i trzeba jakoś dać radę, cisnąć to. Dobra, za długo gadam. Zobaczcie. Making me revert back to reality. So suddenly, smart intelligence, your black hair and stubble growth, an easy smile doesn't make me feel at ease. And as my mind begins to race with fear and images inspired by cheap crime novels, clears his throat as if to speak. That's why I ran in fear of my life. Jakbym był takim YouTuberem od pranków, to w taki sposób prosiłbym o lajki. No dajcie lajka.